Tegoroczne Międzynarodowe Lato z Folklorem w Ostródzie rozpoczęło się od krótkiego występu na molo. Następnie barwny korowód przeszedł tanecznym krokiem do amfiteatru, gdzie przez prawie tydzień występowały zespoły z różnych zakątków świata, pokazując, że folklor wcale nie musi być nudny. Wszystko zależy od kwestii interpretacji i spojrzenia na niego. Źródła folkloru mogą być tylko źródłami, tak? A na bazie tego folkloru można zrobić różne rzeczy. I między innymi zrobił to Donato Nicleo. Międzynarodowi artyści swój folklor pokazują nie tylko w Ostródzie. W tym samym czasie można ich zobaczyć jeszcze w Olsztynie i Ławie czy Biskupcu. Nie po to ściągamy zespoły, wydaje nam się, że na bardzo dobrym poziomie, z różnych zakątków świata, które mają bardzo daleko, czyli Chile, powiedzmy sobie, Tajwan, tak? Żeby pokazać jednorazowo, jak gdyby być tak zachłannym i nie puszczać ich dalej, tak? Dlatego staramy się te zespoły, no, emanować nimi i eksploatować je maksymalnie i wykorzystać ten czas pobytu ich tutaj na naszej ziemi warmińsko-mazurskiej. Każdego dnia dla licznie przybyłej publiczności organizatorzy przygotowują inny zakątek świata i już dziś zapraszają wszystkich na kolejne występy. Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ ci z Państwa, którzy jeszcze nie zdążyli być, niech szybciutko kupują jednodniowe bilety, niech przychodzą do nas, a ci, którzy naprawdę nie mogą, w niedzielę mają wszystkie zespoły, 11 zespołów, które przez cały tydzień występowały, będą prezentować je właśnie w niedzielę. Finały Międzynarodowego Lata z Folklorem odbędą się już w niedzielę 27 lipca i rozpoczną się o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.